Okej, witam tu browar. Zarobiliśmy 2400, kupujemy za to dwie przepustki do dostania się do nowego poziomu. Jest również twierdzy i również twierdzy czerwonego. Wystarczy przekazać ją przepustkę. Kurwa, to jakieś dziwne te przepustki. Mam nadzieję, że to jest do V2, bo jak nie, to kurwa zapierdolę. Dobra, kupiliśmy przepustki do V2. Zobaczycie po co. I pokażę wam fajny sposób zarobku. Także widzimy się później. Okej, pewnie jak pamiętacie, te przepustki, które kupiłem, zainwestowałem, sprzedałem srebrną bransoletkę. Jeszcze raz przypomnę inne graty. Stać mnie na dwie przepustki. Po jednej bańce je kupiłem, tak jakbyście widzieli. I jedziemy do V2. Kontynuuj. Pyk. Elegancko wchodzimy. I zaraz zobaczycie część dalszą naszej wizyty w tym oto miejscu. Ok, i to o czym zmierzam. Znajdujemy się na centralce, zbieramy sobie złom. Interesują nas głównie... głównie jakieś takie, wiecie, no, wartościowe rzeczy typu dzwonki czy taki srebrny klucz. Myślę, że też się przyda. W międzyczasie, kiedy on wybija spota, zbieramy sobie jeszcze yangi, bo jak widzicie, drop tych yangów jest dość przyzwoity. No i czekamy na jakiś lepszy drop. No na razie z tego, co tu patrzę, no nic interesującego nie ma, ale jak widzicie, weku już trochę mam. Widzimy się, jak już troszkę więcej tego dozbieram. Na razie mam 462 kk, o czym też ile yangów się udało zbierać, bo jak widzicie, no leży tych yangów od pierona i ta moja bransoletka, ta moja przepustka wróci się bardzo szybko. Oczywiście kwiatki Kati drobią tu masowo, też je zbieramy, bo z nich się robią roski i one też fajnie nam będą schodzić na sklepiku. Także to jest taki jakby kolejny sposobik, jak sobie zarobić, a się nie robić. Ja gorąco polecam, no widzieliście, ja zainwestowałem w srebrną bransę i zobaczycie. Dałem za przepustkę 1 kk, zobaczymy ile będę miał, jak będę wychodził i sprzedawał złom. Tutaj zobaczmy jeszcze, co wyleci, bo czy coś dropcie ciekawego. Tam jest jeszcze drugi spocik, ja sobie zaraz na niego przelecę oczywiście. Jak widzimy, tutaj jest dzwoneczek, zobaczymy czy go podniesie. Tu jest kolejny dzwoneczek. Zobaczymy czy zbiera dzwonki, czy nie zbiera dzwonki. Widzę, że dzwonki zbiera, tak? Także trochę lipa, ale są tacy, co nie zbierają dzwonków i takich wam życzę, żebyście takich znaleźli. Jeszcze zobaczmy tutaj na tym spocie, czy coś nie leży. No niestety nie leży. Dobra, widzimy się jak zapełnię eku. Aha, i warto wspomnieć, o czym zapomniałem, że zawsze w takim hełmiku może być 10 luda, tak? Przykładowo inne rzeczy, lwia tarcza będzie dropała, może być NNO, jakaś tam biżuteria, może być perzet. Także przede wszystkim liczymy na te hełmy i 10 luda, tak? Bo to już jest warte dosyć sporo pieniędzy. I jeden taki hełm i po prostu mamy EWMS-a 9, tak? Także polecam gorąco ten sposób. Ja idę dalej zbierać. Tu jakaś suka się wpierdoliła mi do zbierania. No ale cóż, polecam ten sposób. Mało osób tak robi, a naprawdę jest bardzo to przydatne na małym levelu. Także widzimy się, jak znowu coś wykombinuję. Okej, widzicie, znalazłem teraz lepszego kolesia, który nie zbiera dzwonków i wam też takich polecam, bo za dzwonki jest najwięcej hajsu. Za to jest prawie 60 kk. W sumie to są magiczne na 4,7. One są chyba po 47 kk. No ale choćby na to, kurwa, 20 dzwonków i się wam wraca, kurwa, przepucha, tak? I przy okazji cały czas yangi zbieramy. Tutaj znowu dwie maski. Warto sprawdzać bony, pamiętajcie. Bony to jest podstawa w sprawdzanie. Yangi zbieramy, widzicie, już uzbierałem samych yangów 200 kk, tak? Tutaj jak widzicie, jestem zawalony. Takie rzeczy też proszę zbierać, nie ma co wybrzydzać. A żelaki kolczaste, przede wszystkim żelaki, powystawiać na rynku. One będą schodziły po 50 kk w ciemno, czyli to już jest zajebisty zarobek, a myślę nawet, że ja je będę drożej wystawiał i zobaczymy, czy zejdą. Widzicie, tutaj dropły dwa hełmy, dwa z bonami, sześć na mistyki. Co niekąd dropię niekiedy, jak ten bony sam sobie tego wezmę, bo ja mam bez bonu. Teraz mam już z bonem 4 na trupy. No i właśnie takie rzeczy należy zbierać.
Zobaczymy, ile zarobimy, jak wyjdę. Widzimy się później. Tutaj jakiś dobry człowiek wywalił mi dzwonki. Także sobie podniosłem. Ale chyba po prostu chce cisnąć na wucha, dlatego kurde mówi, żebym stąd szedł. Znaczy coś tam pisał, ale tak wywnioskowałem. Że dam ci dzwonki, ale spierdalaj, nie? To dobra, odejdziemy i zobaczymy, jak on to expi. Możemy zaobserwować, że jednak expi normalnie, bez żadnych problemów. W sumie mental 7-0 pewnie pokona, a jak to? Cię naciągnie jak głupi ten spot, tak? Także ja sobie tu będę stał w rogu, jak coś będzie leżało, to będę podbiegał. A jak nie, no to nie. O, proszę bardzo, jak ładnie bodzie dropło, takie, że widzicie V2 też bodzie lecą, jakby ktoś nie wiedział. Mniej więcej z tego co pamiętam, jak spiłem zawsze, to mniej więcej przez całą tą drogę od 40 do 60 V2 zarabia się tylko na bodziach i jagach. Czyli mniej więcej zawsze pamiętam, jak wchodziłem z full ekupotami, to mniej więcej wychodziłem z dwoma, trzema bodziami, te bodzie sprzedawałem i starczało na styka na poty, tak? Także mniej więcej myślę, że tak jak ja ekspiłem w solo, to tak od mniej więcej zawsze na 45 wchodziłem do V2 i do 75 mniej więcej dropło ich koło 20, tak mi się wydaje, nie? Tak plus minus. A właśnie jeszcze w sprawie tego zbierania tych itemów tutaj polecam do tego Surę WP z rozproda M1, tak? I zawsze możecie do kolesia napisać, że jak wam kurwa nie da jakiś dzwonku, to będziecie mu rzucać rozpro, tak? Nie? No, że wiecie, taki sposób dość chamski, ale uwierzcie mi, że bardzo skuteczny. Także ja się widzimy, jak dozbieram już resztę kół i pewnie się zobaczymy w M1. Okej, dobra, jesteśmy u handlary. Zobaczmy, co po ile chodzi. Tutaj taka broń za 47 kk. To się nie opłaca. O kurwa, ale jebło. Zobaczcie, co po ile chodzą. Ten opłaca się. Ludzie tego nie zbierają. A sztylety też się opłaca sprzedawać, bo po fajnej cenie chodzą. Maski na 4-0 tak sobie, ale też zbieram. Tarczę lwią sobie zostawimy, bo się sprzedawać nie opłaca. Kolczaste sobie też zostawimy na razie. Te maski sobie sprzedamy. Kolejna, no i dzwonki oczywiście najbardziej się opłaca sprzedawać, ten był plus 0, to mały o warty. Dwurejka na 6-0 to jest 60 kk. Sprzedajmy dalej hełmy. Pyk. Pyk. Tak jak mówiłem, dwuręki po 60. Sztylety tutaj widzicie na plus 0 są już poza 16 kk. Tej dwójki 34, także według mnie opłaca się je też zbierać. Hełmy sobie tutaj damy do góry na razie. No i teraz to najcenniejsze, czyli stalowe dzwonki zajmują tylko jedno miejsce, 60 kk, czyli 20 takich dzwonków i mamy zwrot za przepuchę, tak? Ja zbierałem byle co, tak, że wiecie, kokosów nie zarobię, ale jakbym tak, wiecie, czekał na jakiegoś kolesia, co ma jakieś tam, wiecie, to nie zbiera w ogóle dzwonku, bo przeważnie jednak wszyscy zbierają te dzwonki, to bym zarobił dosyć sporo, tak? Dobra, widzimy się, jak wszystko sprzedam. Okej, dobra, jestem z powrotem, czyli samych jagów zarobiliśmy prawie 2 kk. Tak, czyli to już jest 200% zysku. Plus sobie policzmy. Raz, dwa, trzy, czyli 10 żelaków. To już jest 0,5 kk. Plus raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, czyli też prawie 10, no to. Czyli około 300% zarobku, tak? Zainwestowaliśmy 1 kk. Zarobiliśmy, kurwa, 3 kk, czyli za każde wejście do V2 wychodzimy 2 kk na czysto, tak? A jest to około, myślę, 30 do 40 minut roboty uzbieranie całego EQ. Także myślę, że na tym levelu 2 kk nie zarobiłbym nigdzie w takim czasie. Także jak najbardziej polecam ten sposób.
Ja sobie zrobię jeszcze jedną przepustkę, potem zobaczę. Potem chyba przyekspimy do 2-5, żeby zacząć robić konia. I myślę, że wtedy już zobaczymy, jak to wyjdzie dalej. Okej, to byłoby tyle w tym odcinku. To jest taki bardziej odcinek poradnik, jak zarobić, a się nie robić. Zapraszam na kolejny odcinek. Jak się podobało, like i sub. Pa, pa.